powitać Państwa w Bibliotece Miejskiej na takim tradycyjnym spotkaniu z okazji uroczystości, z okazji Dnia Kobiet. Ten Dzień Kobiet już od lat organizuje Biblioteka Miejska w Cieszynie ze stowarzyszeniem Soroptimist International Club w Cieszynie. Bardzo serdecznie Państwa witam i dziękuję za ten pomysł naszym panią soroptymistką. Jeszcze bardziej serdecznie witam, bo przecież bardzo się z tego cieszymy, naszych panów. Powitajmy się brawami. Tradycyjnie na początku przywita nas pani prezydent Stowarzyszenia International Club w Cieszynie, Soroptimist International Club w Cieszynie, pani Władysława Magiera. Opowie nam troszkę o Dniu Kobiet, opowie nam, czym zajmuje się stowarzyszenie, prawda? A co stanowi oprawę taką artystyczną dzisiejszego spotkania? No rozejrzyjmy się tylko Państwo dookoła, te piękne obrazy pani Stefanii Bojdy. Kiedy przywiozłyśmy je tu razem z panią Stefcią, od razu zrobiło się uroczyście i pięknie. Mamy kobiety, mamy kwiaty. Gorąco dziękuję Cieszyńskiej Studni Literackiej, która tradycyjnie wspiera nas w organizacji naszych jakby imprez, w tym również właśnie Dnia Kobiet. Chciałam przywitać panią Beatę Kalińską serdecznie, która jest szefową klubu. Nie wiem, Beatko, czy ty przywitasz, czy ja przedstawię, może jest z nami pani Ewa Łokuciejewska, pani Jerzy Oszelda, pani Teresa Waszut, pani Katuta Meier. Dobrze mówię? Krystyna Dorda. Pani Krystyna Dorda. Pani Krystyna Roszak. I pani Jolanta Skóra. Brawa dla nich. Przygotowali dla nas zapewne piękne wiersze, a oprawę muzyczną zapewni nam nasz Artur Papierski. I teraz już można śmiało powiedzieć, że mottem dzisiejszego spotkania jest: kobieta to harmonia przyrody, poezji i miłości. Artur. Dziękuję i poproszę panią prezydent o przedstawienie nam historii. Jest mi niezmiernie miło, że możemy się tutaj spotkać. Nie zawsze było tak sielsko i anielsko w Dzień Kobiet, ponieważ moja bohaterka tej powieści, Dorota Kuszyńska, rozpoczęła walkę na początku XX wieku o prawa kobiet i prowadziła ją właściwie przez cały okres międzywojnia. Pierwszy Dzień Kobiet w Cieszynie, 1911 rok, z jej inicjatywy ogromne manifestacje w Cieszynie, Karwinie, Trzyńcu, Ostrawie, na których kobiety domagały się praw politycznych, których nie miałyśmy wtedy. To był przecież 1911 rok, czyli przed I wojną światową. To były największe obchody Dnia Kobiet na ziemiach polskich, jakie miały miejsce tutaj w Cieszynie. Bo nie było nigdzie. Owszem, były w Krakowie, bo w Austrii obchodzono od 1911 roku, ale to były mniejsze. Dopiero właśnie od 1911 roku rozpoczęto obchody Dnia Kobiet w Europie, a przyszło to ze Stanów Zjednoczonych, to święto, i zawsze miały miejsce te obchody początkiem marca, czy w połowie marca, nie był termin ustalony. Natomiast nasze stowarzyszenie, którego tutaj baner mogą Państwo zobaczyć, działa w Cieszynie już 10 lat i zajmuje się działaniami na rzecz kobiet i dziewcząt oraz naszego środowiska, tutaj lokalnego jak najbardziej, i taką sztandarową imprezą jest Bal Aniołów, co roku w Karnawale się odbywa. Był w tym roku jubileuszowy 10. W tym balu biorą udział dzieci z dysfunkcjami z całego powiatu. Odbywa się w Domu Narodowym i to jest ponad 150–170 dzieci bierze w nim udział. Natomiast dzisiaj cieszymy się, że możemy już w spokojnej atmosferze świętować Dzień Kobiet, który, jak mówię, tyle lat już na naszych ziemiach jest obchodzony, a my jako stowarzyszenie działające na rzecz kobiet i dziewcząt trudno, żebyśmy nie wpisały się w obchody tego dnia. Chciałam również przywitać tutaj nasze koleżanki, które przyjechały z Bielska. Szanowni Państwo, na początek wybrałem piosenkę największej poetki spośród autorek piszących teksty i to takiej bez wątpienia zaliczam Agnieszkę Osiecką, bo będzie piosenka właśnie Agnieszki Osieckiej do spółki z Sewerynem Krajewskim, bo to był bardzo dobry duet autorski i od tego chciałbym zacząć oczywiście rzecz o kobiecie. Dziewczynę, którą ktoś okłamał pole, zawiódł nocny bal i blask ekranu. Dał lepszy świt niż ten, co zna już. Nie mów jej, że masz piękniejszą od niej. Miasto, które zna jak brudną damę, teraz niech jak sen przy tobie zgaśnie. Szkoła, którą dał jej ten kochany, zniknie nagle tak, jak lęk poranny. Daj, daj tej dziewczynie biały welon, kup dwie obrączki szczero złote. Zgaś, zgaś pobył śmiech ludzi złych, a potem daj, daj tej dziewczynie czyste ręce. Idź, idź do jej matki na niedzielę. Walcz, walcz, niech was nie pokona czas. Szar z wychutni jej nie porazi, place, które śpią jak po chorobie, ciasny stary dom bez gniazd bocianich, świata groźny szum, co płynie z gazet. Świecić będzie jej urody nagość, czarną zimną noc i w dzień majowy. Tylko ty masz być jak doktór mądry, co dzień taki sam i co dzień nowy. Daj, daj tej dziewczynie biały welon, kup dwie obrączki szczero złote. Zgaś, zgaś pobył śmiech ludzi złych, a potem daj, daj tej dziewczynie czyste ręce. Idź, idź do jej matki na niedzielę. Walcz, walcz, niech was nie pokona.